że w jaki sposób przygotowuję chleb codzienny z dodatkiem kminku i czarnuszki. Będzie to taki chleb, który my zwykle jemy codziennie, natomiast wiadomo, że dla urozmaicenia różne dodatki się do tego chleba stosuje, bądź też ja też czasami zmieniam ten przepis, co możecie zaobserwować też na moim kanale w innych filmach, które już mam opublikowane na temat chleba. Gdzieś tam u góry będą karty, gdzie można jeszcze inne przepisy znaleźć. A ja tymczasem zapraszam do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału. Może Marysia jeszcze do mnie dołączy, bo jak na razie dopiero wstała, bo chleb, jak wiecie, zaczynam przygotowywać zwykle z rana, żeby wyrobić się po prostu do wieczora, znaczy do popołudnia de facto. Więc życzę miłego czasu spędzonego ze mną w mojej małej kuchni. Ja piekę chleb jeden raz w tygodniu, ale tego chleba jest bardzo dużo i starcza nam na cały tydzień dla czteroosobowej rodziny. W związku z tym, dlatego tych składników jest tak dużo. Natomiast jeśli ktoś chciałby mniejszą ilość upiec, to ja także podam w opisie przepis na zmniejszoną ilość, na jeden bochenek takiej sporej wielkości. No więc tak, ja potrzebuję na 4 kg chleba 1500 g mąki pszennej 650, 1600 g zakwasu żytniego, 800 g wody, do której w tej chwili już wsypuję sól, będzie to 40 g soli, u mnie jest to himalajska sól. Dlaczego ja wsypuję do wody? Żeby fragmenty te cięższe, jak na przykład fragmenty zmielonej skały, które znajdują się w tej soli, żeby one opadły na dno, żeby jej no, po prostu nie mieszać z chlebem, bo może czasami zachrzęścić na zębie jakiś taki fragment, że tak powiem, takiej skały, już takie coś było, dlatego ja staram się tego uniknąć. Oczywiście za chwilkę zamieszam tą wodę, żeby się rozpuściła sól. Oczywiście woda jest ciepła. Do tego 20 g oliwy z oliwek, łyżka czarnuszki i łyżka kminku. Dodajemy, moi drodzy, tutaj ten cały mój zaczyn, co wcześniej nieopatrznie nazwałam go zakwasem. Tak, aby dodać go 1600 g. Ja ten zaczyn gromadzę przez cały tydzień, bo po dzisiejszym dodaniu pozostanie mi około 100 g na brzegach słoika i do niego właśnie później dodaję całą resztę, w sensie codziennie dokarmiam go około 100 paru gramów, 120 g mąki żytniej 2000 dodaję, bądź też czasem 100 g, to zależy jak mi się tutaj sypnie, i tyle samo, bądź trochę więcej wody. I tak codziennie, moi drodzy, mi, że tak powiem, rośnie ilość tego zakwasu, aż w końcu w siódmym dniu można piec, bo wiem, że już mam wystarczającą ilość. I uważam, że taki sposób jest lepszy, bo ta mąka jest bardziej przetrawiona przez te bakterie fermentacji. Dzięki temu myślę, że jest ona bardziej przygotowana do pracy właśnie z tą mąką, którą dodaliśmy wcześniej tutaj, z tą mąką pszenną. Jak widzicie, ten zakwas jest dość, zakwas, zaczyn jest dość gęsty. O, tyle wystarczy już. Tak, już mam 1600, nawet z małym haczykiem, z
małym zapasem. A popatrzcie sobie, zostało mi tyle, czyli po prostu tyle, co na brzegach słoika. I tyle wystarczy, żeby następny proces zbierania zaczynu rozpocząć, czyli potem zbieram ze ścianek, dodaję świeżej mąki i wody i tak rozpoczynam proces zbierania tego zaczynu na następne pieczenie. Już mam tutaj rozmieszaną sól z wodą i mogę wlać ją do całej miski. Teraz zobaczycie, co na dnie zostało. O, popatrzcie. Tutaj mamy troszeczkę tego kamienia na dnie. I to zostało. Bardzo dobrze, że zostało. I jeszcze oliwa z oliwek i można zacząć mieszać. Ja mieszam mikserem, chociaż można to robić ręcznie czy łyżką. Ale aby uniknąć większego wysiłku, ja posługuję się takimi oto hakami i mikserem. I tak trzeba wyrabiać około 10 minut, jeśli chodzi o wyrabianie mikserem. Już, moi drodzy, jest ciasto wymieszane, ale jeszcze nie oczyszczam tych haków, bo jeszcze trzeba będzie wymieszać nasze przyprawy. I tak, w tym celu potrzebujemy troszkę mniejszą miskę, żeby można było połowę ciasta przełożyć do tej mniejszej miski. I wymieszać trzeba będzie do jednej porcji ciasta kminek, a do drugiej czarnuszkę. Ja tutaj już od razu przekładam. Zdaję sobie sprawę, moi drodzy, że są zwolennicy, jak i przeciwnicy tych silikonowych foremek. Ja osobiście jestem zwolenniczką. Dlaczego? Dlatego, że one nie wymagają żadnego smarowania, żadne oleje tutaj się nie przypalają na nich. I bardzo pięknie chlebek wychodzi z tych foremek, nic się nie przykleja. I oprócz tego, moi drodzy, jeszcze jest jeden taki argument, że one są praktycznie niezniszczalne, czyli nie rdzewieją, nie korodują i ta foremka jest już używana przeze mnie przynajmniej przez 6 lat i popatrzcie, cały czas jest w takim samym stanie jak po kupieniu. No może troszkę gdzieś tam jest przybrudzona ewentualnie, ale zobaczcie, nic się z nią nie dzieje. Dlatego ja jestem zwolenniczką. Rozumiem, że są osoby, które są przeciwnikami, ale ja uważam, że one nie są szkodliwe. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Oczywiście, jeśli chodzi o komentarze czy jakieś pytania, które by się pojawiły, to ja bardzo chętnie na wszystkie pytania odpowiadam. Dlatego też pytajcie śmiało, jeśli macie jakieś właśnie zagwozdki dotyczące pieczenia chleba. Ja już piekę chleb no właśnie od tych dobrych 6 lat nieprzerwanie, czyli mam ten, że tak powiem, zaczyn czy zakwas, jak to jak zwał, tak zwał, ale w każdym razie jest on, ma już swoje lata i bardzo pięknie mi ten chleb wychodzi, nie mogę narzekać. Ale wiadomo, że to jest też kwestia doświadczenia czy też wypróbowania pewnych przepisów na chlebek. Oczywiście ja się z Wami nimi dzielę na moim kanale. Staram się przynajmniej dzielić z Wami. Ten chlebek, ta foremka będzie w połowie wypełniona
tym ciastem z dodatkiem kminku i w połowie tym z dodatkiem czarnuszki. Taka ciekawostka, będzie chleb pół na pół z czarnuszką i z kminkiem. Także taki będzie ciekawy i dość zaskakujący. I chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o te smaki, czyli dodawanie tych różnych przypraw do chleba, to można to robić według uznania i gustu. Ja staram się nie dodawać słonecznika, ze względu na to, że jest on bardzo mocno oleistą rośliną i dlatego też ze względu na to, na wysoką temperaturę pieczenia chleba, staram się nie dodawać tam słonecznika, bo on niestety, ale zachodzą pewne przemiany w tych olejach omega 3 i omega 6, które znajdują się w tym słoneczniku i dlatego w ogóle rzadko kiedy dodaję jakichkolwiek ziaren. Jeśli chodzi o tą czarnuszkę czy właśnie kminek, to od czasu do czasu tylko dodaję jako taka miła odmiana, ale zwykle piekę chleb bez żadnych dodatków. A tak, żeby po prostu przełamać smak, żeby się nie znudzić takim chlebem codziennym, zwykle coś tam dodaję, ale nie ma, na pewno nie słonecznik. Teraz układam, moi drodzy, moje foremki. W związku z tym, że piekę tak dużo chleba, moje foremki opierają się o brzegi piekarnika, o brzegi tego rusztu i dlatego nie muszę niczym spinać tych moich foremek. O, i tak ułożone chlebki będą sobie tutaj ładnie rosły. Ważne jest, żeby właśnie dobrze tutaj poukładać. Może ktoś z Was wie, gdzie można kupić taki nowy ruszt do takiego piekarnika. Jeśli ktoś wie, to niech się do mnie w komentarzu odezwie. To jest stary typ piekarnika, moi drodzy, gdzie zdaje mi się, że to jest 60... Nie, bym musiała sprawdzić dokładnie, ale ten taki węższy piekarnik w tej chwili... Dostępne są blaszki, ale znaczy te ruszty, ale jednak do tych szerszych piekarników. Także jeśli ktoś by wiedział, gdzie można byłoby kupić, na jakiej stronie, to niech mi da znać, poproszę. Tak, moi drodzy, wygląda podkarmiony już zakwas. Tyle akurat wyszło po prostu mi po dodaniu 120 gramów mąki żytniej razowej 2000. I 130 gramów wody, więc tak to wygląda. I tak sobie ten zakwas po prostu stoi na stole w kuchni, w cieple. A w międzyczasie popatrzcie, jak pięknie nam chlebek urósł. Więc teraz ja go jeszcze popsikam spryskiwaczem, żeby zmoczyć powierzchnię, bo troszkę przeschła. Te także zmoczę i jeszcze posypię z zewnątrz czarnuszką, bo tutaj już mamy, jak widzicie, kminek. A tutaj te są w większości z dodatkiem czarnuszki, więc na wierzchu też będzie posypana tak delikatnie czarnuszką. Będzie bardziej efektownie będzie wyglądał. Czarnuszka pięknie pachnie. Jak ja lubię ten zapach, powiem Wam szczerze. O. I teraz należy jeszcze rozgrzać piekarnik do 220 stopni. Do brytwanki na dnie piekarnika nalewamy wody. Pieczemy 50 minut
ogólnie cały czas pieczenia to jest 50 minut, z tym, że pierwsze 10 minut na 220 stopni, następnie potem skręcamy temperaturę do 190 stopni i resztę czasu pozostałego w tej temperaturze pieczemy. Tak wygląda chlebek po 10 minutach pieczenia. I teraz należy jeszcze znowu spryskać wodą powierzchnię chleba. Wtedy skórka stanie się jeszcze piękniejsza, jeszcze taka bardziej błyszcząca dzięki temu zabiegowi. Jak widzicie, chlebek już jest upieczony. Teraz sobie stygnie. Wyszedł cudowny. Ten oczywiście z kminkiem. Te mniejsze z czarnuszką. Za jakiś czas będziemy z Marysią próbować. No moi drodzy, pierwsze krojenie chlebka. Piętusia. Miód pochodzi z pasieki z pasją. Jest to miód wielokwiatowy, mieszany z imbirem i kurkumą. Także jest super zdrowotny, oczywiście. Nie jest to miód rozgrzewany. Popatrzcie, jaka konsystencja jest taka idealna do smarowania. Już zapraszam tutaj Marysię do mnie, żebyśmy spróbowały naszego chlebka. Jeszcze trzeba przekroić. Będzie to idealny podwieczorek. Proszę bardzo. Chlebuś, weź sobie kawałek. Ja też biorę. Jak, smakuje ci? Mhm. A jeszcze ciepły chlebek. Nie? Mhm. Powiedz coś o chlebku. Jaki jest? Jest pyszny. Pyszny? Dobrze. Mhm. No to się cieszę, że pyszny. To co? To dziękujemy Wam, moi drodzy, za oglądanie. Polecamy ten przepis i się pożegnamy w takim razie. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Już chlebek upieczony. Wyszedł cudowny. Ten oczywiście z kminkiem. Te mniejsze z czarnuszką.